Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem bardzo w biegu. Idę się właśnie spotkać z moim znajomym Michałem Majkiem, Polakiem, który jest fotografem w Japonii. Organizujemy mu właśnie wystawę w Tokio poprzez moich znajomych i myślałem sobie, że wezmę was, pokażę wam trochę tego Tokio. Pójdziemy na Shibuya, gdzie to wszystko będzie się odbywało. Tyle, że jak zawsze jestem spóźniony, więc biegnę dalej. Jestem na Shibuya, spóźniony. Mój znajomy jest już w biurze mojej znajomej i w sumie ja się zastanawiam, po co przyjechałem, bo miałem ich zapoznać, a już się spotkali, więc trochę na marne, ale spoko, mam chociaż wycieczkę. W ogóle muszę wam coś powiedzieć, ale to za chwilę. Wstawaj, Andrzej. Mamy miasto do uratowania. Już jesteśmy po spotkaniu. Jak mówiłem, ja się spóźniłem. Tam jest w ogóle Mike, Michał. W ogóle nigdy cię nie nazywałem Michałem. Nie nazywałem Michałem. A możesz mnie nazywać Michałem. Misiu. Nie! Chcesz się pokazać, czy nie chcesz się pokazywać? Siema, jestem Michał. Tu jest... Za bardzo nas nie widać. No, niezbyt. To może i lepiej. Jeszcze jeden. Barek, ładnie nas widać teraz. Jeszcze jeden tutaj zrobię. Tu jest totarka, a tu jest totarka. Yeah, not approved. Gdzieś tutaj w tym miejscu dam jego Instagram. Jest bardzo utalentowanym fotografem. Dziękuję. Ogarnęliśmy ogólnie dla Misia no. Wystawę. Będzie fajna, kto jest w Tokio, a kto jest w Tokio, zapraszamy w październiku. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno dam znać. Shibuya-san, przy Tokyo Department Store? Tak, zawsze zapominam się nazywa. Fukuras chyba. Fukuras Building. A damy linka. Tak. Albo na moim Instagramie będzie link. Wchodźcie na mój Instagram. Wchodźcie na jego Instagram. A właśnie, bo wcześniej mówiłem, że chcę coś powiedzieć i chcę się pochwalić. Przedziurawili mi ucho w środku. Miałem zatkane ucho od miesięcy. Dwóch, trzech. I przedziurawili mi teraz ucho. I teraz słyszę znowu. Czuję się, jakby Jezus dotknął moich uszu. Witam w moim ulubionym, jednym z moich ulubionych placów zabaw z lokomotywą. Kto obserwuje mnie na Instagramie, może kojarzyć tą lokomotywę i to, jak na niej siedziałem.
Mam nadzieję, że teraz jakoś głupio bardzo nie wyszedłem. Dzisiaj miałem ogólnie ciężki dzień. Nie wiem, mówiłem o tym wcześniej z Michałem, ale... Michał. Strasznie dziwnie mi go nazywać Michał. Nie wiem czemu. Ale jakoś tak chyba nie wyszło, więc nagram to jeszcze raz. Miałem dzisiaj lekką operację, to znaczy operację, zabieg. Pierwszy raz w życiu miałem od chyba czerwca zatkane prawe ucho. W zeszłym tygodniu byłem u lekarza, powiedział mi, że jak leki nie pomogą, to trzeba będzie naciąć ucho. I dzisiaj się to stało. Było to totalnie nieprzyjemne i nie wiem, jakoś nie bolało bardzo, w sumie to kompletnie. Ale po prostu samo to takie uczucie tego, że ktoś komuś, że ktoś mi grzebał tam przy membranie, przy bębenku w uchu i go nakuł, było totalnie niemiłe. Ale mam nadzieję, że tym razem to pomoże i że będę miał z głowy, że mi to przejdzie, wszystko się ładnie zagoi i mi już ropa do ucha nie wróci. Błagam. Jeszcze trochę światła, idę właśnie do domu. Taki to był w sumie lekko spontaniczny vlog, aż tak dużo się w nim nie działo, więc przepraszam. Mam nadzieję, że się chociaż widoczki z Shibui podobały. Z Michałem trochę się poszwędaliśmy po mieście, porozmawialiśmy, umówiliśmy się na sesję zdjęciową. Mam nadzieję, że wypali. Może z tego uda mi się zrobić jakiś fajny materiał. I to chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli się podobało, to zapraszam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. I do zobaczenia w następnym filmie. Ciao.